Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj mamy tutaj na stole w naszym warsztacie dwa Alany. Dwa Alany 28 od jednego właściciela z tą samą usterką. Mam tutaj kartkę i przeczytam, co pan do mnie pisze. Witam. Rady nie włączają się. Po mojej samodzielnej wymianie tranzystorów mocy, to znaczy włączyły się, ale po kilku sekundach spaliły się bezpieczniki na kablu zasilającym i radia zgasły. Bardzo proszę o wycenę naprawy, gdyż wiadomo, sprzęt leciwy, ale... I nie mogę się tutaj doczytać. Ale sentymentalny, o tak miałem. Jeżeli można, proszę nakręcić jakiś film. Oczywiście, nakręcamy film. Jak widzicie, dwa Alany 28, obydwa z tą samą usterką. Zobaczymy, zerkniemy do środka, zobaczymy, co tam się dzieje. Jak widać, otwarłem pierwszy radiotelefon. Na pierwszy rzut oka wszystko jest tutaj ok, na płycie drukowanej. Jakieś drobne naprawy chyba były przeprowadzane z racji tego, że to radio już ma swój wiek, więc co się tutaj dziwić. Patrzymy sobie w środku. Zobaczmy w środku, jak to wygląda. Stara konstrukcja, ale tutaj widzę, zobaczcie, zrobimy zbliżenie. Taśma zasilająca tutaj, akurat ta gałąź zasilająca, gdzie włącza 12 V, jest cała spalona, to znaczy, że zwarcie musiało być na żywca. No nie dziwmy się, moi drodzy, ja też się uczyłem, więc jest to normalne i najlepiej uczyć się na swoim niż na cudzym, więc czasami nauka boli, no ale tak mówię, ja też się uczyłem, popełniałem błędy, jesteśmy tylko ludźmi, fajnie. Sprawdzimy sobie, jak to wygląda sprawa tego tutaj tranzystora końcowego, jak widzę. Chyba tutaj z daleka już widać. Spróbuję tu tutaj zoom rzucić na to. Widać tutaj chyba lutowanie nie bardzo wyszło, jest zwarcie. Włączymy sobie miernik z ciągłością obwodów i zobaczymy, jak to wygląda. Uj, wszędzie jest zwarcie. Wszędzie jest zwarcie, na żywca mamy. Zobaczcie. Gdyby była jakakolwiek oporność, to mielibyśmy tutaj jakieś wskazanie, ale wszędzie jest zwarcie na żywca, więc troszeczkę nieciekawie to wygląda. Po prostu ktoś źle wlutował ten tranzystor i stało się, jak się stało. Zobaczmy. Masa. Zwarcie. I tutaj też zwarcie. Cały tranzystor po prostu poszedł. Mamy zwarcie na żywca. Spróbujemy wylutować ten tranzystor, zobaczymy, co się stanie, czy będziemy mieli jakiś efekt tego, czy to wina tranzystora, i zobaczymy, czy ten tranzystor przede wszystkim jest właściwy. Nóżki tranzystora odlutowałem, wylutowałem już tutaj. Ja spróbujemy sobie tu ustawić bardziej światło. Wylutowałem. Sprawdzamy teraz, czy jest zwarcie. Tutaj zwarcia nie mamy, ale tutaj mamy zwarcie na masę. Musimy sprawdzić, co to jest, czy to jest rezystor, czy to jest rzeczywiście co innego. Tranzystor wygląda na dobry, ale z tego, co widzę, to został źle zamontowany, ponieważ ktoś, wymieniając tranzystor, pozostawił tutaj ebonitową podkładkę, ale po prostu nie założył izolatora tutaj. Będziemy to musieli uzupełnić, to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że obudowa tranzystora SC2078 w większości tranzystorów tych ma tutaj dodatni biegun i musi być odseparowane od masy. Poza tym jest to przykręcone, jak widzicie, tak na słowo honoru. Ja podejrzewam, że ten tranzystor chyba też jest spalony, więc profilaktycznie go wymienimy. Spróbujemy podłączyć radio do zasilania i sprawdzimy, czy radio się odezwie chociaż, nie? To jakaś chyba malowanka, bo to 20... Nawet nie widać nic na tym tranzystorze, powiem wam szczerze. Nie wiem, co to jest za 2078 w tej obudowie, to 220. Spróbuję podłączyć zasilanie, chociaż wątpię, żeby nam coś tutaj wyszło. Z racji tego, że to wszystko mamy spalone.
musiał chyba zrobić pierwszy porządek z tym, ale tak, tak, wszystko spalone, więc no. Siłą rzeczy naprawimy tutaj sobie to i spróbujemy uruchomić to radio. Podłączyłem radio na krótko, ponieważ troszeczkę by mi zajęło naprawianie tego, tylko po to, żeby sprawdzić, czy tam tutaj wszystko działa. Jak widzimy, zmiana kanałów działa i wszystko jakby chodziło. Podłączymy sobie za chwileczkę tutaj jakiś, nie wiem, generator, głośnik zewnętrzny i generator. Zobaczymy, czy to w ogóle radio coś odbiera. Damy sobie na kanał 20. Włączę generator do radia. Zobaczymy, czy coś tutaj się odezwie, czy będziemy mieli jakiś odbiór. To jest ważne, zanim zaczniemy naprawić to, naprawiać tornadawczy, bo napracujemy się. A może okazać się, że radio nie nadaje się do naprawy, ponieważ jego koszt może przekroczyć wartość samego radia. I z sentymentu można będzie go sobie też postawić na półkę. Będzie sobie leżało SPK tutaj. I jeszcze to sobie zostawimy. Radio nam szumi, to już jest dobry znak. Teraz podłączymy sobie tylko generator. Musimy go przygotować. O, jak widzimy, radio działa. Jakiś zwibrowany ten dźwięk, ale już wiemy, że odbiornik nam działa, także jest wszystko ok. Będziemy mogli próbować naprawić nadajnik. Jak widać, tutaj już wymieniłem przewody na nowe. Oczywiście musiałem dać takie, ponieważ takiej taśmy nie mam. Ale wszystko jest ok. Radio się włącza. Radio się włącza bez problemu. Oddalić zoom troszeczkę. Radio się włącza, wszystko nam działa, może to światło wyłączę, będzie łatwiej. Jeśli radio się włącza, wszystko działa jak należy. Sprawdzimy jeszcze raz odbiór, podłączymy sobie zewnętrzny głośnik, generator oczywiście do radia. Sprawdzimy, czy będzie nam to tutaj działało. Działa nam. Aha. Dobra, musimy połączyć tutaj w tym radiotelefonie przecież mikrofon, żeby nam to zadziałało. Ok. Generator działa. O, tutaj RFG był ściągnięty. Sygnał troszkę za wysoki, ale za chwilę ten sygnał sobie zmniejszymy. Jak widzimy, jest ok. Squatch nam działa. Kanały również. Także mamy tutaj. A pamięć nawet tutaj działa. Także. Możemy teraz przystąpić do sprawdzenia, czy działa w ogóle generator TX-a tutaj w tym torze, ponieważ tutaj gdzieś mieliśmy zwarcie w tym miejscu. W tym miejscu mieliśmy zwarcie do masy. Już zobaczymy, bo radio samo w sobie się przełącza na TX, na nadawanie, jak widzicie. Ale sygnału teraz nie będzie na końcówce mocy z racji tego, że radio po prostu jest bez tranzystora stopnia końcowego. Sprawdzimy to sobie, podłączymy oscyloskop, zobaczymy, czy będzie jakiś sygnał na TX-ie, na generatorze. Teraz możecie zaobserwować, podłączę się teraz tutaj oscyloskopem, sądą oscyloskopu do wyjścia sygnału TX z generatora i wejście na tranzystor mocy. Zobaczmy, jak widzicie, naciskam, mamy sygnał, częstotliwość 247 248 kHz, więc jest radio nieprzestrojone raczej.
Zobaczymy później, co z tym jest, czy ono było przestrojane, czy nie. Jak widzicie, naciskam, jest sygnał i nie ma sygnału. To znaczyłoby, że nadajnik działa. Jeszcze może mi gaina tutaj sobie damy do maksa. Wszystkie te parametry. To znaczy, że modulacja nam działa. Ok. Będziemy mogli śmiało sobie zamontować tranzystor i sprawdzimy sobie, jak będzie wyglądała sprawa mocy tego nadajnika. Przygotowałem już nową podkładkę mikową, przepraszam, ja powiedziałem wcześniej ebonitowa, to jest podkładka mikowa, taka, która nie przewodzi nam tutaj, nie jest przewodnikiem prądu, ale dobrym przewodnikiem ciepła. Oczywiście trzeba to jeszcze wszystko posmarować pastą termoprzewodzącą i oczywiście ta podkładka, której tutaj brakuje, plastikowa, poleciała. Zaraz podniesiemy podkładka plastikowa, której brakuje i wszystko złożymy w całość. Ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, ja już zamontowałem tranzystor nowy. Widzicie, wszystko nasmarowałem dokładnie tutaj pastą termoprzewodzącą. Dokręciłem. Trzeba sprawdzić, czy przypadkiem środkowa nóżka tranzystora nie zwiera nam do masy. Jeśli będzie zwierała, to znaczy, że nie możemy tak podłączyć tranzystora, bo znowu uszkodzimy radio. Jak widzimy, słychać dźwięk, a teraz mamy wszystko ok, więc możemy sobie śmiało lutować już nóżki do płyty drukowanej. Tranzystor mamy przylutowany. Zobaczcie, wlutowałem i oczywiście po wlutowaniu tranzystora też warto sprawdzić, czy przypadkiem nie zwiera coś do masy, czy nam się ścieżki nie skleiły. Sprawdzić to lepiej pod lupą. Sprawdzamy miernik. Środkowa nóżka jest ok. Więc wszystko jest w porządku, moi drodzy. Możemy spróbować teraz, czy radio będzie dawało jakąś moc. Podłączyłem radio teraz do miernika mocy. Widzicie tutaj u góry w małym okienku. Włączamy sobie mikrofon. Może sobie oddalę zoom. Będzie łatwiej. Naciskamy. Mamy 4,7 W. Bardzo fajnie nam to tutaj pracuje. Jeszcze zostaje nam tutaj do sprawdzenia, dlaczego w piątka chodzi. Chyba trzeba będzie przestroić na zera. Także na prawo może być potraktowana jak za gotową. Raz, dwa, raz, dwa, raz, raz. Jak widzimy, z modulacją mamy prawie 10 W. Raz, dwa, raz. 10 W z modulacją. Nadajnik działa. Przystąpimy teraz do sprawdzenia częstotliwości, ewentualnie potem jeszcze modulacji na innym odbiorniku, jak to tutaj wszystko wygląda. Oczywiście znalazłem tutaj przełącznik. Wciśnięte mamy 0, wyłączone mamy 5. Teraz pokażę jeszcze raz. Teraz mamy 5. 27205, a teraz będziemy mieli 0. 27200. Więc jak widzicie, radio mamy przystrojone, zostało nam tylko ze strony jeszcze nadajnika do końca sprawdzenie odbiornika, no i oddanie radiotelefonu klientowi.